Program po godzinach. Adam Tyc, witam Państwa bardzo serdecznie. Obok mnie Krzysztof Gadowski, poseł na Sejm RP. Witam serdecznie. Witam serdecznie, witam Państwa. Panie pośle, jesteśmy po zakończonym kongresie europejskim w Katowicach. Na tym kongresie gospodarczym może nie dużo, ale sporo słów pojawiło się na temat górnictwa w naszym kraju. Zbiegło się to niejako z rocznicą powstania Polskiej Grupy Górniczej, bo nieco ponad rok już Polska Grupa Górnicza funkcjonuje i pojawiły się podsumowania tego roku i plany na przyszłe lata do 2030. Ja tu sobie kilka wyszczególniłem. Na przykład, że do końca tego roku Polska Grupa Górnicza ma mieć 400 milionów złotych zysku. Realne czy nierealne? Znaczy, ja chciałem podkreślić, że to ważne wydarzenie w regionie, ten kongres ekonomiczny, który od kilku lat trwa i jest, odbywa się w Katowicach. No i trudno, żeby się nie odbyło bez górnictwa. W końcu w tym regionie to górnictwo się rozwija. Daj Boże, żeby się jeszcze przez długie lata rozwijało. Choć mówi się, że i dobrze funkcjonowało. Ale... Oczywiście ma Pan rację, że pojawił się tam jakiś projekt, strategia do 2030 roku Polskiej Grupy Górniczej. No ale przypomnę, przecież nie tak dawno ta Polska Grupa Górnicza powstała. I do dzisiaj, nie ukrywam, nie otrzymałem żadnego w wyniku zamknięcia tego projektu, tego planu operacyjnego, który był przygotowany przez tą Polską Grupę Górniczą do realizacji. Co prawda słyszeliśmy na koniec roku, że wynik był trochę lepszy o 300 milionów złotych w stosunku do tego minusa, który był tam zaplanowany. No a teraz 400 milionów złotych zysku do końca roku. Ale nikt nie powiedział, i to osobiście pisałem do pana ministra z interpelacją, ile inwestycji było zaplanowanych, ile zrealizowanych, bo mówimy tylko o częściowym gdzieś tam podejściu, a nie mówimy o całości. Jaki był klimat, jaka była cena węgla w tym okresie, jak to się wszystko kształtowało. A tu się nagle pojawia następny. No wszyscy pewno trzymamy kciuki na to, żeby utrzymać to zatrudnienie, które jest w górnictwie, bo do tej pory tylko Prawo i Sprawiedliwość likwiduje kopalnie i miejsca pracy. No już prawie ponad 10 tysięcy miejsc pracy zlikwidowałem w samym górnictwie, a w otoczeniu 3-4 razy tyle, więc to potężne zabranie miejsc, likwidacja miejsc pracy w całym regionie, a nic nowego się nie pojawiło. No to oczywiście tutaj... 30 milionów ton węgla, które ma wydobywać Polska Grupa Górnicza. Czy dużo otrzymało? No dziś sobie postawili na ten rok 32. Już im brakuje prawie 2 miliony ton, nie wydobyto. Prezes tłumaczy się, że nie zrealizował wcześniej inwestycji, a więc nie zrealizował wcześniejszego biznesplanu, który był zorganizowany. No to skoro o inwestycjach mowa. A mało z tego, pan prezes mówi, panie redaktorze, pan prezes mówi, że pod koniec 2030 to wydobycie spadnie do 27 milionów około, tak? I cytuję, że węgiel nie będzie wtedy potrzebny. To ja się pytam, no to gdzie te obietnice wyborcze Prawa i Sprawiedliwości? Że przecież energetyka będzie oparta na węglu, że oni będą walczyć o ten węgiel, o te miejsca pracy. No to już panu mówię. W tym planie 13 miliardów złotych ma zostać przeznaczone do 2030 roku na drążenia nowych wyrobisk. Ma to zapewnić 1,8 tysięcy kilometra nowych wyrobisk do 2030 roku w samej tylko Polskiej Grupie Górniczej. No oczywiście tak. No te inwestycje trzeba prowadzić, te prace przygotowawcze muszą być realizowane. Czy dużo, czy mało? No, tym wskaźnikiem jest ilość wydobytego, czy planowanego wydobycia. Niezależnie ile tych korytarzy, w jakich warunkach i tak dalej. To jest jeden etap przygotowania produkcji do sięgnięcia po ten węgiel. Tak? Czy te 13 miliardów, no to mamy akurat 13 lat do 2030 roku pozostało. Miliard na rok. To jest miliard. Pytanie następne. Czy na 9 kopalń zespolonych, bo w większości są to kopalnie zespolone, czy miliard to dużo, czy mało? Zapytajmy się tych górników, zapytajmy się dyrektorów poszczególnych kopalń. Na pewno powiedzą, to mało. To niewystarczająco, żebyśmy mogli to wszystko zrealizować. Jeśli pan już chce pytać górników, pracowników Polskiej Grupy Górniczej, to na pewno pytanie o deputat węglowy. To by sprawiło wiele, wzbudziło wiele emocji wśród pytanych. No to rzeczywiście wzbudza emocje nie tylko w Polskiej Grupie Górniczej, ale we wszystkich spółkach węglowych, czy w kopalniach, które dzisiaj funkcjonują. No przyniosłem tu do pana redaktora otóż tylko część tych pism od górników. Ci akurat te, które wziąłem, to są z kopalni Bolesław Śmiały. Górnicy przynieśli do mnie te pisma, domagając się, żebym zainterweniował
u ministra o wypłatę tego ekwiwalentu. Ja chciałem przypomnieć, że zaraz po wyborze pana ministra, już w styczniu, to taki wniosek złożyłem. Oczywiście powołałem się na to, na tą trudną sytuację, która panowała wtedy z końcem 14 roku, 15, kiedy związki zawodowe wspólnie z dyrektorami zawieszały te porozumienia, tak? Ale pamiętam wtedy i też powoływałem się na to, że minister dzisiaj, obecnie minister Tchórzewski, wyraźnie powiedział, skoro deputaty zostały zlikwidowane przez kopalnie, to powinno je przejąć państwo, podobnie jak to następowało na kolei. Dzisiaj kolejarze mają ten deputat, a tym ludziom ale nie zlikwidowany. Przez spółki i co pan minister wtedy Tobiszowski powiedział? No tak, pracujemy, dziękuję za to pytanie, dobrze, że pan ten temat poruszył. Szybka grupa się robocza zebrała, zespół powołany z pracowników Ministerstwa Pracy i Rodziny oraz z Ministerstwa Energii, tak? I mieli pracować nad tym projektem. Minęło już ponad 18 miesięcy. I co zadaje pytanie, to słyszę, pracujemy. To Ministerstwo Finansów ponad oblicza. Ponoć jest pomysł wypłacenia tego jednorazowo. Dalej ponownie wrócił temat nieuzgodniony na Radę Ministrów, bo tam czegoś brakuje. I tak ci górnicy są odsuwani. Pan minister w ogóle się tym nie interesuje, trzeba powiedzieć. W ubiegłym roku, w czerwcu, niecały rok temu, pojawił się projekt tej ustawy przygotowany przez Komitet Obywatelski, tak? Oczywiście było pierwsze czytanie, drugie czytanie, jako posłowie, co prawda ułomny projekt, ale myśmy go przyjęli z tego względu, że tytuł jest ważny, że trzeba załatwić i rząd miał wtedy przedstawić, pan minister też wtedy obiecywał, rząd przedstawi swój projekt ustawy i w komplecie będziemy procedować nad tymi dokumentami, spróbujemy ten program zamknąć do końca. I cały czas minister mówi tylko obiecujemy, będziemy wypłacać, to były obietnice przedwyborcze, powyborcze i do dzisiaj ci ludzie zostali bez niczego. Nie mając nic do kolejarzy, bo nie jestem za tym, żeby odbierać im ten ekwiwalent, absolutnie nie. Natomiast no, spójrzmy na tą pracę górnika, którego to był jednym z elementów świadczenia, które górnik otrzymywał. Oczywiście, no i co, ma pan cały stos? Ja to mam tylko część. I ci górnicy, którzy byli, przynosili to do mnie i mówią, panie pośle, my idziemy z tym do każdego posła. Proszę zadać, panie redaktorze, pozostałym posłom, a zwłaszcza posłom z koalicji rządzącej, co zrobili z tym dokumentem, co z tymi materiałami. Ja to przekażę ministrowi energii i ponownie zapytam. Jak pytałem już 10 razy na ten temat, czy to w formie interpelacji, czy pytań w sprawach bieżących, tak ponownie przekażę to ministrowi i poproszę o następną informację w tym temacie. Na jakiej drodze jesteśmy, tak? Nie boi się pan, że to się skończy kolejną karą, tak jak niedawno ukarany pan został przez marszałka Kuchcińskiego? Wie pan, nie boję się. To ci ludzie tej ziemi, śląskiej ziemi mnie wybrali. To między innymi górnicy mnie wybierali po to, żebym walczył o ich sprawy. O te sprawy, które mają prawo bytu, o które oni się domagają. Tak było kiedyś za Platformy, kiedy udało się ten ekwiwalent mi przede wszystkim, bo przygotowałem ten projekt i później kilka poprawek, które toczyły dla byłych pracowników PRG wywalczyć. A tu będę robił dalej swoje. Pan marszałek Kuchciński ukarał mnie za to, że upominałem się, domagałem się pani premier informacji co do prowadzonej restrukturyzacji w kontekście likwidacji miejsc pracy, likwidacji kopalń i planów, w jaki sposób te kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy pojawi się dodatkowo na Śląsku. Co będzie alternatywą dla tych ludzi, którzy pójdą, którzy zostaną usunięci, gdzie zlikwidowane zostaną na trwałe miejsca pracy. Bo że na przykład z Krupińskiego przesuwa się tych górników do innych kopalń w Jastrzębskiej i nie tylko w Jastrzębskiej. To miejsca pracy są zachowane. To miejsca pracy są dziś zachowane, ale tam przyszłe młode pokolenia straciły już ponad 2100 miejsc pracy. Tak samo jest na kopalni Jasmos. No też zlikwidowano 1300 miejsc pracy. To samo dzieje się na kopalni Anna, tak, Rydutowy. I w kilku innych kopalniach, której ta likwidacja postępuje. Makoszowy to samo. Makoszowym jest złoże, w Krupińskim jest złoże i mówi, że on się, no, brakuje pieniędzy. Nie, ja jestem po to, żeby tam wstawać i protestować. Oczywiście zgodnie z prawem. Ja od tej kary odwołałem się do pana marszałka, wskazałem, że działałem zgodnie z prawem, zgodnie z procedurą i zgodnie z regulaminem. Dzisiaj jeszcze nie ma ostatecznej decyzji co do mojego odwołania, no ale liczę na to, że prawo zwycięży w tej kwestii, że regulamin, którego strażnikiem jest pan marszałek, pozwoli na to, żeby
ta kara nałożona przez marszałka została uchylona. Dołączyłem też oczywiście no, nagranie, bo to wszystko obrazuje, co mówię, o co się upominam i czy zgodnie z procedurą. Krzysztof Gadowski, poseł na Sejm RP, był moim i Państwa gościem. Dziękuję ślicznie, panie pośle. Dziękuję Państwu. A Państwa oczywiście zapraszam na kolejne wydanie naszego programu.